przejściu Wielkiej Rzeki siły Mao Tse-tunga oczyściły resztę Chin z wojsk Kuomintangu. 1 października 1949 roku Mao proklamował na placu Tiananmen powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. Wkrótce stała się rzecz niesłychana. Wódz zaraz po powstaniu nowego państwa, kiedy jeszcze nie opadł kurz krwawej wojny domowej, gdy trudno było mówić o ustabilizowanej sytuacji, opuścił kraj na 2 miesiące. Wyjechał do Moskwy na trudne negocjacje ze Stalinem, który o dziwo nie przywitał go entuzjastycznie. Jakby nie cieszył się, że najliczniejszy naród świata znalazł się w komunistycznej rodzinie. Ta rozgrywka Stalina z Mao jest jednym z ciekawszych epizodów w tajnej historii zimnej wojny. Można powiedzieć, że rok 1949 był dla Stanów Zjednoczonych i całego Zachodu najgorszym rokiem w pierwszych latach po wojnie. Związek Radziecki zakończył polityczny podbój w środkowej Europie i uszczelnił żelazną kurtynę od Bałtyku do Adriatyku. We wrześniu Amerykanie zorientowali się, że stracili monopol atomowy, co całkowicie zmieniało reguły gry wobec Związku Radzieckiego i to, jak się okazało, na dziesiątki lat. Na dodatek 2 tygodnie po tym zdarzeniu Amerykę obiegła równie zatrważająca wiadomość. Mao Tse-tung ogłosił powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. Można by sądzić, że złe wieści dla Trumana to dobre wieści dla Stalina, a jednak radziecki dyktator nie wszystkie te nowiny witał z entuzjazmem. Najbardziej cieszyła go własna bomba atomowa. Radował się patrząc na mapę Europy, której niemal połowa należała praktycznie do niego. Natomiast wydawałoby się, że wspaniałych wieści z Pekinu nie przyjął z entuzjazmem, co część ludzi z jego otoczenia wprawiło w zdumienie. Oto tanim kosztem, oczywiście z radzieckiego punktu widzenia, potężny kraj, bodaj najważniejszy w całej Azji, sam zgłasza swój akces do stalinowskiej rodziny, a dyktator pozostaje wstrzemięźliwy. Tymczasem przyczyna tego stanu była co najmniej banalna. Stalin po doświadczeniach z charyzmatycznym Tito w Jugosławii ostrożnie podchodził do innych komunistycznych liderów, o których wiedział, że cieszą się dużym uznaniem w ich własnym kraju. Mao był dla niego wyzwaniem, a nawet zagrożeniem w świecie, w którym nikt nie mógł mieć wątpliwości, kto jest przywódcą komunistów. Zresztą dla wnikliwych obserwatorów całej drogi Chin do komunizmu ta sytuacja nie była zaskoczeniem. Stalin przez kilkadziesiąt lat popierał Kuomintang i Chiang Kai-sheka, o czym wielu już dzisiaj nie pamięta. Ważną datą w dwudziestowiecznej historii Chin jest 4 maja 1919 roku. Tego dnia w Pekinie odbyła się wielka demonstracja, głównie studentów, którzy protestowali przeciwko postanowieniom konferencji wersalskiej. Wielcy ówczesnego świata odrzucili żądanie Chin w sprawie unieważnienia przywilejów przyznanych w przeszłości obcym mocarstwom oraz przekazali Japonii byłe terytorium niemieckie, Shantung. W dniu demonstracji wiele osób zostało aresztowanych, co spotęgowało jeszcze falę protestów. Rząd musiał ustąpić, zwolnić uwięzionych i odmówić podpisania traktatu wersalskiego. Całe to zdarzenie wpłynęło na rozprzestrzenienie się idei reformatorskich środowiska intelektualistów, które wkrótce przybrało nazwę Ruch 4 Maja. Z tego ruchu wywodzili się ludzie, którzy stali się, jak to mówiono, awangardą Chińskiej Partii Komunistycznej. Kiedy w 1919 roku utworzono Komintern, organizację kontrolującą światowy ruch komunistyczny, postanowiono zaraz wysłać kogoś do Chin, by pomógł budować tam bratnią partię. Tym emisariuszem był Grigori Wojtyński, który dotarł do młodych działaczy ruchu 4 maja w Pekinie i Szanghaju i spowodował utworzenie Ligi Młodzieżowej, która stała się klasyczną kuźnią kadr przyszłej partii. Jedną z takich komórek utworzył w Changsha Mao Tse-tung. W lipcu 1921 roku zwołano w Szanghaju pierwszy kongres partii. W
wkrótce ustalono taktykę działania. Komuniści doszli do wniosku, że ich cel jest zbieżny z planami innego ugrupowania, w którym także znalazło się wielu aktywistów ruchu 4 maja. Była to partia nacjonalistyczna. Na zjeździe partii komunistycznej w 1923 roku przyjęto wniosek o połączeniu się z partią nacjonalistyczną i utworzeniu jednego centrum rewolucji. Ukrytym celem tej koncepcji było przekazanie kierownictwa rewolucją partii nacjonalistycznej, a w tym czasie budowanie zaplecza partii komunistycznej i szykowanie się do finalnej rozgrywki o przejęcie władzy w państwie. Rosjanie od początku interesowali się przebiegiem wydarzeń w Chinach, a misja Wojtyńskiego nie była jedyną, jaką tam wysłali. W 1923 roku, próbując odbudować stosunki dyplomatyczne z Chinami, udał się na negocjacje za Wielki Mur zastępca ówczesnego ministra spraw zagranicznych Lew Karachan. Przywiózł on także propozycję finansowego wsparcia dla Sun Yat-sena, lidera Kuomintangu lub inaczej partii nacjonalistycznej. Przywiózł także ofertę współpracy wojskowej, stworzoną armią w Kwantungu. Rosjanie wysłali także doświadczonego bolszewika Michaiła Borodina, który miał zostać głównym doradcą Sun Yat-sena. Tak więc trzech wysłanników, Karachan w Pekinie, Borodin w Kantonie i Wojtyński w Szanghaju, mieli zbudować w Chinach siłę, która miała wyrwać ten kraj ze Starego Świata i włączyć go do antyimperialistycznego obozu światowej rewolucji. Amerykanie, Anglicy i Japończycy przyglądali się tym manewrom z niepokojem. Ugrupowanie Sun Yat-sena rosło w siłę i nabierało znaczenia politycznego. Kiedy przywódca wybierał się do Pekinu, by włączyć się w proces tworzenia nowych władz, nagle ujawnił się u niego rak wątroby i 12 marca 1925 roku Sun Yat-sen zmarł. Jego śmierć spowodowała walkę wewnątrz partii nacjonalistycznej, zarówno między liderami, jak i pomiędzy koncepcjami co do dalszej strategii działania. Jedni oczekiwali lewicowej radykalizacji, inni nawoływali do większego umiaru. Można powiedzieć, że zwyciężyli radykałowie, wśród których wiodącą postacią stawał się dowódca Narodowej Armii Rewolucyjnej Chiang Kai-shek. Jego głównym doradcą został radziecki generał Blücher, późniejsza ofiara stalinowskiej czystki w radzieckiej armii. Z jego pomocą Chiang rozpoczął zbrojną walkę o władzę w Chinach. Kiedy jego wojska zdobyły Szanghaj, do czego wydatnie przyczynili się miejscowi komuniści, którzy w mieście wywołali powstanie, Chiang uznał, że już dalej mu nie po drodze z tą partią. Uzyskawszy poparcie chińskich przemysłowców z Szanghaju, Chiang Kai-shek zerwał z partią komunistyczną i to w drastyczny sposób. Oznaczało to rozpoczęcie nowej wojny domowej, tym razem z siłami komunistycznymi. W ich szeregach coraz bardziej wiodącą postacią stawał się Mao Tse-tung, a o jego przywództwie zdecydował niezwykły manewr, jaki wykonały siły komunistów, który przeszedł do historii pod nazwą Wielki Marsz. Otóż gdy okazało się, że chińska Armia Czerwona, zwana później Armią Ludowo-Wyzwoleńczą, znalazła się w okrążeniu, jej dowódcy postanowili przełamać pierścień i przedrzeć się na zachód, a następnie ruszyć na północ. Ów marsz przez 11 prowincji trwał ponad rok i stał się jednym z ważniejszych symboli jednoczących później chińskich komunistów. Tymczasem japońska armia wtargnęła do północno-wschodnich Chin, co zmieniało wyraźnie sytuację wewnętrzną kraju. Komuniści początkowo rzucili hasło zjednoczenia wszystkich sił przeciwko rządowi narodowemu i Japonii. A kiedy ich siły stopniały, hasło zmodernizowano i nawoływano już do jedności wszystkich sił chińskich przeciwko japońskiemu wrogowi. Ukuto ładnie brzmiący slogan: Chińczyk nie walczy przeciwko Chińczykowi. I trzeba przyznać, że zyskało ono wielu zwolenników. Chiang Kai-shek nakazał swoim dwóm generałom ruszyć z ofensywą na pozycję Armii Czerwonej. Tymczasem jeden z nich opierał się, gdyż zgadzał się z hasłem komunistów i sądził, że jego obowiązkiem jest walczyć z Japończykami, a nie przeciwko swoim braciom. W grudniu 1936 roku Chiang poleciał na inspekcję z zamiarem przywołania generała do porządku. Ten jednak go uwięził.
Nagle z wielu stron pojawiły się obawy, że bez Chiang Kai-sheka Chiny wpadną w kolejną zawieruchę wojny wewnętrznej i staną się łatwym łupem dla Japonii. W obronie Chiang Kai-sheka stanęli sami Rosjanie, którzy zaczęli domagać się jego uwolnienia. Do miejscowości Xian, gdzie przywódca nacjonalistów był więziony, przybyła także delegacja chińskich komunistów z Chu Enlaiem na czele. I oni także zaczęli prosić zbuntowanego generała, by uwolnił ich wroga. Generał zgodził się, ale pod bardzo korzystnym dla komunistów warunkiem, że Chiang przerwie wojnę domową i zjednoczy naród do wojny z Japonią. 25 grudnia 1936 roku Chiang Kai-shek został uwolniony. Obydwa zwalczające się ugrupowania rozpoczęły tajne rokowania w sprawie współpracy, ale nie udało się doprowadzić do porozumienia, a cały proces został wstrzymany przez wybuch otwartej wojny z Japonią w połowie 1937 roku. Rząd Chin zwrócił się o pomoc międzynarodową i otrzymał ją. Od kogo? Od Związku Radzieckiego, który podpisał z nim w sierpniu 1937 roku pakt o nieagresji. Za tym poszły dostawy broni, wysłano wielu doradców wojskowych i setki samolotów wraz z radzieckimi pilotami. Tak poważna pomoc radziecka dla reżimu Chiang Kai-sheka trwała do chwili niemieckiego ataku w czerwcu 1941 roku. Od tej pory Chińczyków głównie w wojnie z Japonią wspierali już Amerykanie. Natychmiast po zakończeniu wojny z Japonią rozpoczęła się krwawa rywalizacja między siłami komunistów a armią Kuomintangu o panowanie nad Chinami. Łatwo się domyślić, że na zwycięstwo reżimu Chiang Kai-sheka liczyli i stawiali Amerykanie, którzy bardzo wydatnie wspierali jego działania w wojnie domowej. Przede wszystkim przerzucili do Chin środkowych i północnych swoimi samolotami około 140 tysięcy żołnierzy Changa oraz ponad 50 tysięcy swoich chłopców z piechoty morskiej. Cała operacja miała dwa cele – zająć tereny okupowane dotąd przez Japończyków i zdobyć ich broń. Podobne cele przyświecały oddziałom komunistycznym i to z jednej strony zapowiadało konflikt, ale z drugiej prowadziło do stołu rokowań. 28 sierpnia 1945 roku w Chongqingu rozpoczęli negocjacje reprezentanci obu stron. Zawarto umowę, która miała uchronić ten rozległy kraj przed dalszą wojną wewnętrzną. Jednak i Mao z Chu Enlaiem z jednej strony i Chiang Kai-shek z drugiej nie szukali w tych rozmowach szans na rzeczywisty pokój, ale raczej pretekstu do zrzucenia odpowiedzialności za wybuch wojny domowej na przeciwnika. W proces negocjacyjny Amerykanie włączyli George'a Marshalla. Misja Marshalla wiąże się z ciekawym epizodem. W listopadzie 1945 roku amerykański ambasador w Chinach, Patrick Hanley, przybył do Waszyngtonu na konsultacje. Spotkał się z prezydentem Trumanem i zapewnił go, że wszystko w Chinach przebiega pod kontrolą i że wkrótce wraca do Pekinu. Nieco ponad godzinę po tej rozmowie Hanley miał prelekcję w klubie prasowym, podczas której oznajmił zupełnie nieoczekiwanie, że rezygnuje ze swojej misji, gdyż Departament Stanu wchodzi w jakieś układy z chińskimi komunistami. Truman otrzymał kopię jego wystąpienia tuż przed posiedzeniem gabinetu i po prostu się wściekł. Wchodząc do sali obrad w Białym Domu i potrząsając kartką z mową Harley'a, powiedział: zobaczcie, co mi ten skurczybyk zrobił. Clinton Anderson, minister rolnictwa, natychmiast zaproponował, by wysłać do Chin generała Marshalla jako specjalnego ambasadora, co powinno zmienić nagłówki w prasie i odwrócić uwagę od Harley'a. Truman wyszedł do czerwonego pokoju i zadzwonił do Marshalla, do jego domu w Leesburgu w stanie Virginia. Generale, chciałbym, aby pan pojechał do Chin, powiedział Truman. Tak jest, odparł generał i odłożył słuchawkę. Okazało się, że do pokoju weszła żona generała, zadowolona, że mężowi zostało do emerytury 6 dni i że w końcu pobędzie trochę w domu. Okazało się, że marszał był właśnie u progu swojej nowej, tym razem politycznej kariery i przejście na emeryturę musiał odłożyć na wiele lat.
Na początku 1946 roku w obecności marszała w Chongqingu prowadzono negocjacje, które przyniosły chwilowe zawieszenie broni. Okazało się jednak, że i tym razem nie było dobrej woli rozwiązania problemu. Tak naprawdę nikt nie chciał zrezygnować z walki o panowanie nad całymi Chinami bez dzielenia się władzą z kimkolwiek. Nic zatem dziwnego, że już w kwietniu wojna rozgorzała z nowym natężeniem. Tym razem jednak wydawało się, że nie ma już pytania, kto wygra, tylko kiedy do tego dojdzie. W połowie 1946 roku siły Changa oceniano na 4 300 tysięcy, podczas gdy komuniści mieli niemal trzykrotnie mniej żołnierzy, nie mówiąc już o czołgach czy lotnictwie. Tutaj przewaga po stronie sił Kuomintangu była przygniatająca. Co więcej, siły Chiang Kai-sheka kontrolowały obszar zamieszkały przez 300 milionów ludzi, a komuniści kontrolowali obszar zamieszkały przez 130 milionów. Ci ostatni prowadzili jednak skuteczniejszą politykę zyskiwania poparcia ludzi biednych, którzy w Chinach stanowili zdecydowaną większość. W połowie 1946 roku zaczęto na dużą skalę przeprowadzać reformę rolną na zajmowanych terenach, czyli obdarowywać chłopów skonfiskowaną ziemią. To przyniosło komunistom duże poparcie. Tymczasem Chiang Kai-shek i jego rząd gwałtownie tracili poparcie, i to nie tylko wewnętrzne. Amerykański doradca wojskowy przy Chiang Kai-sheku, generał David Ba, na początku 1949 roku pisał tak. Sytuacja militarna znalazła się w punkcie, w którym tylko aktywna interwencja sił amerykańskich mogłaby jeszcze zmienić losy konfliktu. Żadna bitwa nie została przegrana od mojego przyjazdu z powodu braku amunicji czy sprzętu. Przyczyny porażek znajdują się gdzie indziej. Rozgromienie Kuomintangu, moim zdaniem, wiąże się z działaniami najgorszego na świecie przywództwa, rozprzestrzeniającą się korupcją i brakiem zaufania w rządowych siłach zbrojnych. Analiza Bara była i tak delikatna. Rząd Chiang Kai-sheka otrzymał w 1945 roku pożyczkę wojenną od Amerykanów na stabilizację gospodarki w wysokości 500 milionów dolarów. W następnych latach kolejne kwoty, w sumie 2 miliardy dolarów, ale niekompetentni urzędnicy roztrwonili te pieniądze. Pomogła im w tym hiperinflacja, z którą nie potrafiono sobie poradzić. 8 listopada 1948 roku jeden picul, czyli około 70 kg ryżu, kosztował 300 dolarów chińskich rano, a wieczorem już 1800 dolarów. Próba reformy walutowej wprowadzonej przez syna Chiang Kai-sheka zamieniła hiperinflację w panikę. Żołnierze Kuomintangu niewiele mogli zrobić ze swoim żołdem, dlatego masowe stało się zjawisko sprzedawania broni i całego wyposażenia żołnierzom Mao. Na skutki militarne tego wszystkiego nie trzeba było długo czekać. Grudnia 1948 roku Mao Tse-tung rozpoczął ostatnią kampanię, w której jego armia stanęła do boju z żołnierzami Chiang Kai-sheka. Liczebnie siły te były raczej wyrównane, ale wojska Kuomintangu ciągle mogły szczycić się znacznie lepszym wyposażeniem. Okazało się jednak, że nie sprzęt decydował w tej kampanii, ale pomysł na jej przeprowadzenie. Szybkie i niespodziewane uderzenia sił komunistycznych rozbiły wojska rywala na kilka grup, które systematycznie niszczono, każdą z osobna. 14 stycznia 1949 roku dowódcy wojsk Kuomintangu, generałowi Fu Tsui, została już tylko garść żołnierzy w okrążonej stolicy. Nie widząc sensu dalszej walki, przyjął ultimatum i przekazał swoją armię przeciwnikowi. 31 stycznia żołnierze Ludowej Armii Wyzwoleńczej wkroczyli do niezniszczonego Pekingu, któremu wkrótce przywrócono nazwę Pekin, czyli Stolica Północy. Mao triumfował, a było to zaledwie 2 tygodnie po tym, jak dotarła do niego wiadomość, że Stalin domaga się jego rozmów z Kuomintangiem w sprawie utworzenia rządu koalicyjnego złożonego z komunistów i ludzi Chiang Kai-sheka. Jeszcze nie wiedział, że dopiero tego dnia, 31 stycznia, Stalin zrozumiał, że to komunista Mao będzie rządzić najliczniejszym narodem świata i wysłał do niego z tajną misją Anastaza Mikojana, by ten nawiązał przyjazną współpracę.
Mao uznał jednak, że będzie lepiej, jeśli sam wszystko załatwi. W październiku proklamował powstanie Chińskiej Republiki Ludowej, a w grudniu przyjechał do Moskwy. Dwa miesiące siedział Mao w Moskwie i to w okresie, gdy jego państwo dosłownie raczkowało, istniało przecież dopiero kilka tygodni. Miał tam tyle spraw na głowie, a tymczasem Stalin zwodził go i grał na zwłokę. Ostatecznie doszło do podpisania chińsko-radzieckiego traktatu o przyjaźni i sojuszu, a także porozumienia w sprawie kredytów, handlu i lotnictwa, ale warto przypomnieć kilka zdarzeń poprzedzających ów historyczny moment. Przede wszystkim trzeba przypomnieć, że Stalin długo nie chciał się spotkać z Mao. Kiedy doszło do tego w końcu 16 grudnia 1949 roku, obaj panowie podchodzili do siebie jak przysłowiowy pies do jeża. Stalin nie zamierzał sprawiać wrażenia, że podziwia Mao, czy że ogromnie się cieszy z jego zwycięstwa. Chiński przywódca ani przez chwilę nie mógł mieć wątpliwości, kto rządzi światowym komunizmem. Stalin do tego stopnia naigrawał się z Mao, że odrzucił nawet prośbę zerwania przez Związek Radziecki układu podpisanego w 1945 roku z władzami Kuomintangu. Stalin dowodził, że jeśli on odetnie się od tamtego układu, to państwa zachodnie będą miały pretekst, by podważyć porozumienia jałtańskie. Sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy na Kreml dotarły sygnały, że Wielka Brytania i Indie są gotowe uznać Chiny Ludowe. Stalin przypomniał sobie, że w połowie lat 40. Mao chętnie flirtował z Amerykanami, a niektórzy czołowi liderzy chińskiej partii komunistycznej, jak chociażby Chu Enlai, byli wielkimi zwolennikami szachowania Moskwy i Waszyngtonu zbliżaniem się Chin, a to do jednych, a to do drugich. Łatwość, z jaką Anglicy szybko wyrazili gotowość uznania Chin Ludowych, wzmogła czujność Stalina co do lojalności Mao. 22 stycznia dyktator nagle odkrył, że fakt poddania się Japonii czyni poprzedni układ radziecko-chiński z reżimem Chiang Kai-sheka nieważnym. Mao nie mógł odmówić sobie przyjemności odegrania się na gospodarzu spotkania i powiedział, że nie jest jego intencją doprowadzanie do sytuacji, która mogłaby spowodować naruszenie interesów radzieckich wynikających z porozumień jałtańskich. Stalin, wijąc się jak wąż, przyznał, że z pewnością nowy układ z Chinami wywoła liczne problemy i protesty Amerykanów, ale że on jest gotów stawić im czoła dla dobra stosunków z wielkim sąsiadem. Układ podpisano, ale właściwie nigdy za życia Mao nie doszło do wielkiej przyjaźni między obydwoma państwami komunistycznymi. Co więcej, przez długi czas nastawione były do siebie wrogo. Można powiedzieć, że właściwie ani Rosjanie, ani Amerykanie nie wygrali wojny domowej w Chinach na swoją korzyść, choć bez wątpienia w lepszych stosunkach z tym potężnym państwem był przez lata Związek Radziecki. Amerykanie wydali 2 miliardy dolarów na powstrzymanie komunizmu w Chinach i wspieranie Chiang Kai-sheka. I w efekcie, jak to krótko ujął prezydent Truman, postawili na złego konia. Dla Stalina Mao był nieobliczalnym rywalem, który mógł zdominować świat komunistyczny i choć po 1953 roku stosunki Moskwa-Pekin były poprawne, to na pewno nie udało się podporządkować Rosjanom Chin Ludowych w takim stopniu, jak to miało miejsce z innymi państwami w środkowej Europie.